I właśnie nim porozmawiamy o wolnym handlu, to wcześniej jeszcze sprawy klimatu i ich wpływ na rolnictwo. W studiu witamy pierwszych gości. Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, senator RP. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam i Czesław Państwa. Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Witam, panie pośle, dzień dobry. Witam Państwa. To pierwsze pytanie, jak wytłumaczyć to, że Unia Europejska, chroniąc klimat, jednocześnie chce doprowadzić do zmniejszenia pogłowia trzody chlewnej, bydła w Europie? To jest właściwa droga? Nie ma takich założeń. To za daleko idąca interpretacja. Na razie skupiamy się na tym, aby zastosować inne możliwości zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. A te inne możliwości są? Są, tak? Są, i to po pierwsze. Po drugie, musimy równomiernie rozłożyć obciążenie z tego tytułu, bo same działania najdalej idące, które przynoszą ogromne konsekwencje gospodarcze, wzrost kosztów produkcji, jeśli chodzi o przemysł, w Europie nie wystarczą. Europa się może, mówiąc, zarżnąć gospodarkę, gospodarstwa domowe i nie osiągniemy rezultatu, jeśli do tego nie włączą się inne kraje. Między innymi Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja. To jest problem, że musimy działać wspólnie i są inne możliwości, o których Polska wyraźnie mówi, bo Polska mówi o formule zrównoważonego rozwoju, żeby wykorzystać wszystkie możliwości, a nie tylko brnąć w same sprawy emisyjne, które też trzeba ograniczać. Pan poseł mówił o tym, że inne kraje powinny się w to włączyć. Pan przewodniczący wrócił z Paryża i jest klimat do tej ochrony klimatu wśród innych krajów, rzeczywiście? Rzeczywiście wszyscy myślą o tym, żeby dbać o środowisko, o to, żeby żyć i pokoleniom następnym zabezpieczyć. Natomiast trzeba, to co pan przewodniczący Siekierski powiedział, że trzeba myśleć o zrównoważeniu. Nie możemy tylko Europa być liderem, nie możemy tylko my wydawać środki jeszcze na pomoc dla innych, nie realizując wspólnie tego projektu. W związku z tym i też nie możemy mówić, że rolnictwo ma być obciążone, gdyż rolnictwo jest tym, który pochłania również, i to jest bardzo dobry sygnał, że przyznano, że lasy od tyle lat, co żeśmy mówili już jeszcze, pamiętam, w Poznaniu. Dopiero teraz lasy zaczynają być brane pod uwagę. W 2008 roku profesor Szyszko przygotował cały projekt i dopiero teraz mamy możliwość, żeby emisja pochłaniania przez lasy była uznana. Również rolnictwo ma takie szanse i o tym mówimy. Choć czasami to, co mówił senator, pomóc innym jest ważne, bo tam można osiągnąć większy efekt niż u nas. Bo u nas już te proste formy oszczędności w Europie już się skończyły. W związku z tym i dlatego to a w deklaracji, to co mówił pan senator, wszyscy są za. Tylko nie przychodzi do sposobu finansowania i konkretnych działań, to odpowiedź jest taka, nie. Najpierw Europa wykorzystała swoje emisje w ramach i rozwinęła się, no to teraz dajcie szansę nam. My też z tego musimy korzystać, dlatego że myśmy ograniczyli... Przewodniczący, pamiętajmy, że w tej nowej wspólnej polityce rolnej nałożyliśmy ogromne już koszty zazielenienia, wszystkie inne rzeczy, które nas obciążają rolników, a gdzie w innych krajach tego nie ma. I wydaje się, że tu już jest ta granica, panowie, ale jeszcze jeden zazielenienie służy poprawie spraw klimatycznych. I już wliczamy pochłanianie węgla, które też się wlicza też. Panowie, jeszcze przed nami jeden ważny temat. W Europie jest już kilka milionów podpisów przeciwko umowie o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Europejczycy obawiają się, że to porozumienie doprowadzi do tego, że na nasz rynek będą trafiać kurczaki odkażane chemią albo żywność GMO. Ile w tym prawdy? Proszę bardzo. Inicjatorzy kampanii przekazali petycję przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, wzywając go do zwołania posiedzenia właśnie w tej sprawie. Zbieranie tak dużej liczby podpisów trwało ponad rok, ale jeszcze nigdy żadna akcja nie cieszyła się tak dużym poparciem. W koalicję weszło ponad 500 organizacji pozarządowych z całej Europy, które za wszelką cenę chcą doprowadzić do przerwania negocjacji z Ameryką i Kanadą. Ta umowa to zagrożenie dla naszych konsumentów. Na nasz rynek będą sprowadzane produkty, które nie spełniają europejskich norm. Wokół negocjacji narasta coraz więcej mitów, bo sprzyja temu brak przejrzystości całego procesu. To ostatnie protesty przeciwko TTIP w Berlinie. Głośny sprzeciw wyraziło tam 250 tysięcy ludzi. Dla nich transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji zostanie wprowadzone kosztem obniżenia standardów ochrony środowiska i jakości europejskiej żywności. Ta umowa nas zniszczy, dlatego protestujemy. Organizacje pozarządowe jednoczą się w obronie unijnego rynku, któremu mają zagrażać wielkie amerykańskie korporacje.
Z kolei Amerykanie nie rozumieją obaw mieszkańców Starego Kontynentu. Tom Vilsack, sekretarz do spraw rolnictwa, przyznał, że umowy nie będzie bez porozumienia w kwestiach rolnych. Sprawy rolnictwa i ich polityczna akceptacja są ważne dla obu stron. Musimy znaleźć rozwiązanie, spotkać się gdzieś po środku. USA jest niechętne otwarciu swojego rynku na unijne wyroby mleczarskie czy uznania produktów, które na terenie wspólnoty podlegają ochronie. 11. runda negocjacji zakończyła się bez przełomowych decyzji. Kolejne rozmowy w lutym. Kiedy temat umowy o wolnym handlu pojawił się kilka lat temu, to wszyscy z wielką nadzieją na to patrzyli, a teraz widzę, że zaczynają przeważać obawy. Czego najbardziej powinniśmy się obawiać? Popełniliśmy błąd, że za mało informacji przekazywaliśmy społeczeństwu. To jest po pierwsze. Po drugie, to nie jest prawda, że będą sprowadzane towary, które nie spełniają standardów europejskich. My utrzymamy wszystkie swoje standardy i w zakresie GMO i w zakresie hormonów, a więc te towary nie będą sprowadzane. Oczywiście, ale też musimy mieć świadomość, że jeśli chcemy, żeby eksport rósł, to trzeba warunki wymiany poprawiać. Jest porozumienie krajów Pacyfiku. No, jeśli my nie będziemy mieli swojego porozumienia, no to wtedy zostaniemy w tyle. A eksport, wymiana handlowa daje korzyści wszystkim. Tylko wydaje się, że jednak w kwestiach rolniczych, bo o tym dzisiaj głównie rozmawiamy, no to Amerykanie są trzy kroki przed nami. Oni są w stanie produkować i więcej, i szybciej, i prawdopodobnie lepiej niż Europa. No, na pewno tak, bo to jest inna skala produkcji, w dużej mierze rolnictwo uprzemysłowione, ale też ich produkty są bezpieczne dla życia ludzkiego, bo tego wymagają u nich standardy. Aczkolwiek standardy mają są inne. Trochę inne, ale stosujemy też nawet w tym samym domu raz się stosuje taką kuchnię, raz taką. Także przewodniczący Kruścikowski. Ja myślę, że jest to poważne zagrożenie. My to czujemy jako rolnicy i protestujemy w Brukseli też niedawno i nawet rozmawialiśmy w Paryżu na posiedzeniu wspólnym COGECA i ustaliliśmy, że jednak swoje stawiamy twardo warunki. Najgorzej, że jest to utajnione. Nie ma publicznej debaty, nie ma możliwości dowiedzenia nie się. Nie wiemy, na jakim etapie są negocjacje. I te niebezpieczeństwa, które się ogranicza w tej chwili bardzo mocno, czyli nasze produkty regionalne, nasze produkty oznaczone znakami geograficznymi różnymi, można powiedzieć, to jest największym problemem. I tego w materiale było pokazane, czego się bojamy. Natomiast oni mają tańsze koszty produkcji. Pamiętajmy, że nie możemy równać się. Mają nieporównywalne. I to jest ogromne zagrożenie i trzeba to zrozumieć. I nie można mówić, że nie ma hormonów, że nie ma innych rzeczy. To wyłączają z dyskusji. My o tym nawet nie możemy się dowiedzieć, jaki wygląda stan negocjacji. To jest utajnione. I to trzeba bardziej, więcej debaty publicznej. Więcej debaty publicznej. To było utajnione od tego roku między innymi na wniosek Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego pojawiło się dużo więcej informacji. Może te informacje są jeszcze dalej niepełne. Jest obawa, że zbyt wiele rozstrzygnięć zostanie zostawione na ostatni moment negocjacji i że może być zagrożenie sprzedania interesów rolnictwa za uzyski w innych obszarach. I dlatego tego trzeba pilnować. Tylko od tego też pan zaczął. No, kilka lat już te dyskusje trwają, tak, a my dopiero zaczynamy analizować. My o tym mówimy. Ja ostatnio był na Komisji Minister Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i o tym żeśmy rozmawiali. Tylko to trzeba po prostu być przygotowanym merytorycznie i także przyjmować inne argumenty. Drugiej strony, my musimy się porozumiewać co do przyjmowania wspólnych standardów, bo one są w Ameryce bezpieczne. Jeśli chcemy się rozwijać, nie da się zamknąć we współczesnym świecie. Nie da się zamknąć w Europie, to pełna zgoda. Tak, co innego, że trzeba pilnować, co mam pan rację, że trzeba pilnować interesów i tak dalej, ale od tego jest kopa COGECA, od tego są związki, żeby naciskać. A najwięcej spraw my podejmiemy w parlamencie, oczekujemy także wsparcia mocniejszego związku. Panie przewodniczący, wszystko jest robione z naszej strony należycie, ale pamiętajmy o jednym, bo mamy też i podział między krajami, naszym koledzy z Niemiec. Przecież oni wiedzą, że dla nich rynek przemysłowy jest ważniejszy i Niemcy mają większe wsparcie zawsze możliwości przez rządy własne niż nas polski rząd miał do tej pory możliwości. W związku z tym pamiętajmy, że ta umowa musi być dobrze i musi być jawna, nie może być utajniona, żebyśmy potem dowiedzieli się, że w ostatnim momencie rolnictwo zostało sprzedane. Absolutny koniec. Jestem pewien, że do tego tematu będziemy jeszcze panowie.